Były słowa podziękowania narodowcom i dużo haseł. Piotr Rybak przekonywał, że nie spalił kukły Żyda, a jedynie finansisty George'a Sorosa. Ale w początkowych wypowiedziach po zdarzeniu nie zaprzeczał, że był to Żyd. Znany jest z antysemickich wypowiedzi. Podczas demonstracji zapowiedział powołanie nowego ruchu. Powstaje nowy ruch, skrajny ruch, prawy sektor Rzeczpospolitej Polski, alternatywa dla Polski. Jakie będą nasze zadania? Będzie szerzenie wartości narodowych i chrześcijańskich, dbałość o interesy narodu polskiego, rozliczenie przywódców Okrągłego Stołu, rozliczenie wszystkich masońskich rządów od 1989 roku. W jaki sposób ruch będzie wszystkich rozliczał, Rybak nie powiedział. Podczas manifestacji narodowców oberwało się wszystkim. Dziennikarzom, rządowi Mateusza Morawieckiego, uczestnikom Okrągłego Stołu, sędziom, a nawet greckiej bogini sprawiedliwości Temidzie. Wszędzie Temida jest opaską, że ma być ślepa. Nie może roztrząsać, na rzecz kogo wydaje wyroki. U nas we Wrocławiu Temida niestety nie ma opaski. Rzecz w tym, że rzeźba stojąca nad wejściem do wrocławskiego sądu nie przedstawia Temidy, lecz Justycję, boginię sprawiedliwości rzymską. Marian Maciejewski, Echo 24.